Kianet, biało-zielona strona życia. Serwis internetowy, klinicy gdańskiej leki. No, dzisiejsza inauguracja, jeśli chodzi o wynik, jesteśmy zadowoleni. Udało nam się podnieść po tej pierwszej dosyć pechowej porażce z Przodkowem. No mówię, jestem zadowolony z wyniku. Jeśli chodzi o samą grę, to mamy jeszcze dużo do poprawienia, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Prowadzimy 1-2-0-3 i zamiast iść za ciosem, gdzieś tą sytuację bramkową powiększyć, niepotrzebnie oddaliśmy inicjatywę zespołowi z Kolbut i to oni gdzieś tam w tą piłkę grali. My jakoś nie potrafiliśmy się do tego poukładać. No, nie do końca to jakoś tak wyglądało, jak chcieliśmy. No, z drugiej strony, pomimo tego, stwarzyliśmy sobie dużo sytuacji i tyle samo, żeśmy marnowali, no bo wynik mógł być wyższy. No, mówię tak podsumowując, to jeśli chodzi o sam wynik, to jesteśmy zadowoleni. Nad grą wiemy, na czym mamy pracować i to na pewno będziemy w tym tygodniu najbliższym poprawiać. Panie trenerze, pierwsze 45 minut. Moim zdaniem bardzo dobre zawody, tak bym powiedział, panów Mateuszów, bo dwie bramki Żukowskiego oraz jedna Sopoćko. Jak trener ocenia ich występ? No tak, pokazali, że nie przypadkiem są w kadrze pierwszego zespołu, nie przypadkiem są w kadrze na mecz z Wisłą Płock. Tutaj też bym jeszcze dodał bardzo dobrą grę do przerwy Adriana Petka, który jakby no, był taką troszeczkę drugoplanową postacią. Troszkę działał w tle, ale jego zachowanie, jego odbiory, jego podania czy gra powodowało to, że Mateusz z drugim Mateuszem mieli więcej miejsca i więcej swobody, jeśli chodzi o działania ofensywne. Panie trenerze, jak komentarz do Gregiego Maulana? Zawodnik wydaje się już być rozszyfrowany przez rywali, ponieważ za każdym razem, kiedy tak nie znajduje się w żywnicy, to oni zwracają na to uwagę, żeby od lewej strony go kryć, bo jest zawodnikiem lewo nożą. No tak, Egi ma tą lewą nogę bardzo dobrą i tu widzę, wszyscy się to po tą lewą nogę ustawiają. No mam nadzieję, że on pracuje nad innymi tu aspektami, bo jest zawodnikiem w pierwszego zespołu i myślę, że na pewno trenerzy zwracają uwagę, żeby rozszerzyć ten wachlarz umiejętności. Myślę, że niedługo zobaczymy troszkę inne działania też Egiego, takie bardziej też na prawą stronę, na prawą nogę. Ogólnie z jego gry dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni, zdobył bramkę, miał dużo akcji ofensywnych, też był często faulowany w obrębie 16 metra, więc duży plus jego gra.